Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Frywolitka. I w tym odcinku będziemy sobie robić taką oto serwetkę. Myślę, że to będzie fajny projekt. Ja zawsze osobiście przy serwetkach odpoczywam, bo nie trzeba przez cały czas być skupionym na tym, co się robi, ponieważ te elementy, jak już się zacznie robić jedną część tej serwetki, to robi się ją przez kilka dobrych godzin, jakby można nawet oglądać telewizję przy robieniu serwetek. I mam nadzieję, że ten projekt Wam się spodoba i zapraszam do pracy ze mną. Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku serii Frywolitka będziemy sobie robić taką serwetkę. Składa się ona z 6 części. Jest ona dość duża. Ma bodajże około 29-30 cm. Prawie 29 cm. Także mam nadzieję, że projekt Wam się będzie podobał. Będziemy potrzebować do tego projektu na pewno 2 czułenek z nawiniętymi nitkami. Choć nie ma tutaj parek odwrotnych. Nitkę na kłębku, nożyczki, szydełko, nic nadzwyczajnego. I nasz wewnętrzny element tej serwetki zaczniemy sobie robić od tego oczka. Myślę, że będzie to najlepszy moment, żeby zacząć. I to oczko składa się, zaczynamy je robić od 3 parek, później mamy pikotek, 2 parki pikotek, 2 parki pikotek, 2 parki pikotek i tutaj mamy też 3 parki. Następnie robimy sobie 6 parek pikotek, 3 parki pikotek, 3 parki, robimy sobie kółeczko na łuku, które się składa z 4 parek pikotka, 2 parek pikotka, 2 parek pikotka, 4 parek. I wracamy tak samo, 3 parki, wracamy łukiem, 3 parki pikotek, 3 parki pikotek, 6 parek i robimy sobie takie same kółeczko jak tutaj, czyli mamy 3 parki, robimy sobie od tej strony 3 parki pikotek, 2 parki pikotek, 2 parki pikotek, 2 parki pikotek i 3 parki. I robimy sobie łuk składający się z 6 parek i robimy sobie ten nasz główny tutaj element, który się składa z 3 kółeczek. Czyli robimy sobie 6 parek, pikotek, 2 pikotek, 2 parki pikotek, 2 parki pikotek i 3 parki. Duże kółeczko od naszego tego elementu tutaj masz 4 parki, łączymy z tym kółeczkiem i później już po 2 parki. Czyli są 2 parki pikotek, 2 parki pikotek, 2 parki pikotek, znowu 2 i pikotek, 2 pikotek, 2 i pikotek, które później połączymy do tego kółeczka. I tu są też 4 parki. No i tak jedziemy sobie dalej, tu już wszystko się praktycznie będzie powtarzać. Czyli robimy sobie następne kółeczko, robimy sobie łuk, kółeczko, łuk, dołączamy do tego łuku i tutaj robimy sobie kółeczko i tutaj musimy pamiętać kółeczko na łuku, że musimy dołączyć do poprzedniego kółeczka. I wtedy, jeżeli zaczniemy sobie od tego elementu, nie powinniśmy mieć problemu z połączeniem całego wszystkiego dookoła. Do tego naszego elementu wewnętrznego zaczniemy sobie robić tutaj kolejny etap naszej serwetki. Są to kółeczka wraz z łukami. Kółeczka liczą sobie 4 parki do pikotka, czyli razem tutaj mamy 16 parek, 3 pikotki i łuk. I teraz robimy sobie
łuk i dwa kółeczka. Ja może szybciutko pokażę. Ja tu już kontynuuję. Także zrobiłam sobie łuk, który się składa z pięciu parek. Wtedy łączymy nasz element, nasz łuk z pikotkiem środkowym i kontynuujemy sobie kolejne 5 parek. I nasze dwa kółeczka składają się również z 5 parek. Czyli zawsze jak zrobimy sobie łuk, wtedy musimy połączyć to kółeczko tutaj, które widzimy, z tym łukiem. Czyli robimy sobie nasze kółeczko, składające się z 5 parek. Łączymy je. Z pikotkiem. Przekładamy nasze członko. Zrobimy sobie znowu 5 parek. 2, 3, 4, 5. Zaciągamy i robimy sobie nasze następne kółeczko. Które się składa również z 5 parek. 1, 2, 3, 4, 5. Podobny motyw mieliśmy przy naszym dzwonku, który robiliśmy sobie razem, pikotek. Nie lubię, jak mi się nitka zaczyna skręcać, bo wtedy czasami parki wychodzą nie takie fajne, proste. Ogólnie rzecz biorąc, serwetka jest fajnym projektem do wykonania, bo przy serwetce ja tak naprawdę odpoczywam, bo jest tu dużo więcej pracy. Zanim zrobimy takie jedno okrążenie dookoła, to nam zajmuje kilka dobrych godzin. Także możemy nawet sobie siedzieć i oglądać telewizję i nie jest tu trudno się również pomylić, bo zawsze robimy 5 parek. Tylko musimy pamiętać, żeby zrobić po tym kółeczku, zrobić drugie kółeczko i dopiero odwracamy sobie naszą pracę i dopiero robimy wówczas łuk. I ten łuk dołączamy sobie do... Jeszcze szybciutko pokażę. Łuk dołączamy sobie do środkowego pikotka, tego, który zrobiliśmy sobie poprzednio. Czyli odwracamy naszą pracę i robimy sobie łuk, który się również składa najpierw z 5 parek. 3, 4, 5. Dołączamy nasz element do środkowego pikotka. Przeciągamy nitkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No jak już mamy łuk, to znowu tą naszą pracę sobie obracamy i kontynuujemy sobie robienie naszego kolejnego kółeczka, dołączamy. I tak jedziemy sobie po prostu w koło i na końcu po prostu wiążemy sobie tą nitkę. Tutaj zrobiliśmy sobie do tych kółeczek tutaj z łukami, które idą tutaj dookoła, zrobiliśmy sobie to samo, tylko w odwróconej formie, czyli tym razem łuk idzie na zewnątrz i w ten sposób osiągnęliśmy taki fajny, ozdobny element. I tak robimy sobie też dookoła, ja już mam tu prawie skończone, czyli tu jest niezależne od jakiego momentu dookoła tutaj zaczniemy sobie robić nasze kółeczka z łukami. Możemy po prostu sobie zacząć robić kółeczko, dołączyć to kółeczko do, tu
jest widoczny jeden jeszcze niezrobiony element. Do tego pikotka, do którego dołączaliśmy to kółeczko podczas naszego tego rzędu tutaj. Czyli robimy sobie kółeczko, dołączamy to kółeczko do tego pikotka tutaj, robimy sobie łuk, robimy drugie kółeczko i to kółeczko też musimy dołączyć do tego pikotka. Czyli przy tym pikotku praktycznie są aż 4 kółeczka. Robimy łuk musimy tu pamiętać też, że robimy zawsze 2 kółeczka łuk. Kółeczko, kółeczko, łuk. Czyli uzyskujemy w ten sposób mniej więcej taki efekt. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne. Może chwilę coś ciemniejszego, żebyście lepiej widzieli, jak to wygląda. I robimy sobie nasze następne okrążenie. Ja tylko zapomniałam dodać w okrążeniu poprzednim. To jest... To było nasze okrążenie pierwsze, okrążenie drugie, okrążenie trzecie, te dwa kółeczka razem z łukiem i okrążenie czwarte to są te dwa kółeczka z tym łukiem. I to kółeczko liczy sobie 7 parek z jednej strony, 7 z drugiej i na łuku także jest 7 do pikotka i 7 parek z drugiej strony. Czyli tak właśnie będziemy sobie robić to okrążenie. I tutaj w tym okrążeniu robimy sobie te kółeczka. Liczą sobie 3 parki. Zaczniemy może od tej strony. 4 parki, 3 parki, 3 parki, 4 parki. I tutaj na łuku są 4 parki i 4 parki. Czyli tak sobie robimy 3. 4, 4, 3, na łuku 4, 4 i tak dalej. I tutaj to wygląda w ten sposób, że są one dołączone co drugie. Kółeczko jest dołączone do pikotka od tego łuku poprzedniego, czyli to jest dołączone, to jest tutaj pomiędzy tymi dwoma łukami i znowu się dołącza. Czyli tak sobie kontynuujemy naszą robótkę dookoła. Także spotkamy się przy naszym ostatnim, mam nadzieję, już okrążeniu. I nasze ostatnie okrążenie zaczynamy sobie robić... Jest w tą stronę. Zaczynamy sobie robić od dowolnego tego elementu. Czyli... Załóżmy, zaczniemy sobie od tego małego kółeczka. Także robimy sobie to małe kółeczko, które ma dwie parki, pikotek, trzy parki. Pikotek, który dołączamy do elementu poprzedniego. Znowu są trzy parki, pikotek i dwie parki. Robimy sobie łuk. Łuk składa się z dwóch parek, pikotek, który będzie połączony. Później są cztery parki, kolejne kółeczko to są trzy parki, pikotek, który tutaj nie robimy pikotka, tylko właściwie po prostu przyłączamy je do kółeczka poprzedniego. Robimy cztery parki, pikotek, cztery parki, pikotek, trzy parki. I kolejne kółeczko, cztery parki, dołączamy do pikotka od kółeczka poprzedniego. 5 parek, pikotek, 5 parek, tutaj robimy pikotka, 4 parki i ostatnie kółeczko z tego tutaj elementu jest takie samo jak to, czyli są tutaj 3 parki, dołączamy to kółeczko do tego pikotka od poprzedniego kółeczka, 4 parki, pikotek, 4 parki, pikotek, 3 parki. Robimy sobie łuk powrotny, czyli 4 parki, dołączamy tutaj te dwa elementy, robimy sobie 2 parki po dołączaniu i to kółeczko jest dokładnie takie samo jak to po drugiej stronie. Także robimy je sobie, tutaj robimy ostatni łuk, czyli jak sobie zaczynamy, to oczywiście tą naszą pierwszą
ten pierwszy element, to nie mamy tutaj łuku. To tutaj tak po prostu sobie wisi, tylko przyłączone do tego. Do tego te łuki dwa. Robimy sobie to kółeczko. Robimy łuk z pikotkiem. Czyli tutaj są, tu jest 5 parek pikotek, 8 parek. I te 8 parek dołączamy sobie do naszego poprzedniego, poprzedniej rundy tutaj, do tego poprzedniego okrążenia, które robiliśmy. Jedziemy dalej, czyli robimy sobie dalej te nasze 8 parek po drugiej stronie. No i tak dalej kontynuujemy. Ja tutaj mam, właśnie jestem na tym etapie, gdzie już będę robić sobie ostatnie kółeczka i będę zaczynała to przyłączać sobie. Czyli robimy sobie tutaj te nasze elementy i przy tym kółeczku małym już musimy przyłączyć to kółeczko do kółeczka poprzedniego. Czyli bierzemy sobie nasze, i tutaj jest ta zasada, naszą robótkę, robimy sobie, odwracamy ją sobie w ten sposób, robimy sobie nasze ostatnie kółeczko. Tutaj są dwie parki. Po tych dwóch parkach już przyłączamy ten element, to kółeczko do tego elementu. Tak. Robimy sobie trzy parki. I teraz musimy przyłączyć już te nasze trzy, to nasze kółeczko do tego. Czyli zasada jest, jest taka, że bierzemy sobie ten nasz ostatni element. Tutaj. Odwracamy go w ten sposób, czy tak jakby zwijamy go. Zwijamy go. Będzie przyłączony do tego. Ja tutaj ten mój pikotek mam taki bardzo niewidoczny, ponieważ musiałam niestety wyciąć dwa elementy, które mi nie pasowały. I jedziemy tak samo, jak przyłączaliśmy sobie zwykłe kwiatuszki. Czyli jak mamy tutaj tego pikotka, to nie wbijamy naszego szydełka od przodu, tylko od tyłu. Wbijamy czułenko od tyłu, tego pikotka skręcamy i przeciągamy sobie nitkę. Czyli on teraz jest skręcony, ale jak my wyprostujemy tą naszą pracę, to wszystko nam się ładnie także wyprostuje. I kontynuujemy sobie naszą resztę. Czyli robimy sobie trzy parki. Dwie, trzy. Pikotka i dwie parki. I zaciągniemy sobie to nasze oczko. Odwijamy całą naszą robótkę. I zaciągniemy sobie to nasze oczko. Ta końcówka jest najbardziej taka problematyczna, bo nie wiadomo właściwie, jak tu zacząć. I teraz musimy naszą pracę odwrócić. I widzimy, że tu nam to wszystko mamy z drugiej strony, to czyli myślę, że to sobie przełożymy. Ta nitka jest na kłębku. I tutaj jeszcze chciałam dodać tylko, że ta ostatnia runda, ona wymaga dość dużo nitki. Jedna nitka idzie od kłębka, może iść od kłębka, a druga nitka idzie od czułenka. Ja tutaj, jak wiem, że będzie mi schodzić dość dużo nitki z czułenka, to nawijam, zanim zacznę w ogóle pracować, to nawijam sobie nitkę na tą nitkę na dwa czułenka. Ponieważ gdy nitka nam się na czułenku skończy, nie będziemy mieć rundy tego etapu ostatniego skończonego, to będziemy musieli obcinać nitkę z kłębka, żeby nawinąć sobie na drugie czułenko nitkę. Czyli najlepiej nawinąć sobie od razu na dwa czułenka. No tu mam taką końcówkę właśnie nitki, musiałam ją obciąć.
Nawijamy sobie, teraz będziemy sobie robić łuk, czyli nawijamy sobie na mały palec. Zaczniemy robić sobie 5. Teraz już nie powinno być, myślę, problemu. Najbardziej jest problematyczne właśnie dołączenie tego tutaj ostatniego pikotka, ostatniego kółeczka przyłączenia razem. Robię sobie 5 parek. Przyłączamy razem. Ściągamy to. Wiadomo, że ten ostatnie są najbardziej takie nieporęczne, ponieważ mamy już kółeczko przyłączone i nie robi się najwygodniej. 8. Raz, 2, 3. 4. 5, 6, 7, 8. Dołączamy sobie. Tutaj zostawiamy tego pikotka bez niczego i dołączamy sobie naszą robótkę do pikotka drugiego. Wszystko oczywiście będzie na rysunku przedstawione na moim blogu. Także jeżeli czegoś nie zapamiętacie, to wszystkie liczby naszych elementów i parek będą na blogu. Robimy sobie nasze kolejne 8. No i tak już kontynuujemy właściwie, nie będę już tego pokazywać, bo filmik będzie trwał wieki. Kontynuujemy sobie, robimy sobie następne 8 parek. Później przyłączamy te nasze 8 parek tutaj do tego pikotka od ostatniego łuku i dowiązujemy. Po tym jest znowu 5 parek i dowiązujemy sobie je tutaj razem. Czyli w ten sposób nasza serwetka będzie już skończona. Chyba już nic więcej nie mogę do tego dodać. Także to już będzie wszystko w tym odcinku i mam nadzieję, że projekt się podoba. I zapraszam następnym razem. Cześć!